Cześć, jestem Wiktoria. Ja jestem Kamila i jesteśmy studentkami drugiego stopnia bioinżynierii zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Teraz usłyszymy takie pytanie, czym właściwie jest bioinżynieria zwierząt? I właśnie w tym drugim filmiku postaramy się Wam pokazać, co to właściwie jest i czym się zajmujemy. Zatem bioinżynieria zwierząt to kierunek interdyscyplinarny łączący biotechnologię i zootechnikę, a więc laboratorium połączone ze światem zwierząt. Ukończyłyśmy pierwszy stopień studiów tytułem inżyniera i uzyskałyśmy dzięki temu specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i cytogenetyki. Do tej ostatniej za chwilę wrócimy. Oprócz zajęć laboratoryjnych mamy możliwość bezpośredniej pracy ze zwierzętami i wiemy, jak ważne jest wykorzystanie wiedzy na temat biotechnik rozrodu, prowadzenia hodowli czy dobrostanu zwierząt w celu podnoszenia jakości ich zdrowia i życia. Cytogenetyka to jedna z najbardziej interesujących i przyszłościowych nauk. Podczas studiów zainteresowała nas na tyle, że zostałyśmy członkiniami Międzywydziałowego Koła Naukowego Cytogenetyków. Co to właściwie za dziedzina? No właśnie, jest to dział genetyki zajmujący się badaniem chromosomów. Możemy zbadać ich liczbę, kształt i model dziedziczenia. A więc w skrócie, techniki cytogenetyczne umożliwiają badanie nieprawidłowości zachodzących w obrębie chromosomów. Te badania są nieocenianym narzędziem w celu wykrywania chorób na tle genetycznym, bo możemy znaleźć to, czego nie widać gołym okiem. Zaletą badań cytogenetycznych jest szybka i precyzyjna diagnostyka chorób. A więc, co takiego robimy w laboratorium? Obecnie prowadzimy prace badawcze skupiające się na analizie prawidłowości zestawu chromosomów u zwierząt towarzyszących. Praca cytogenetyka zaczyna się nieco wcześniej. Pierwszym krokiem jest spotkanie się z naszym pacjentem. Aby zbadać chromosomy, musimy pobrać materiał badawczy. Następnie razem z naszą próbką zaczynamy dzień w laboratorium. A jak on wygląda? Na początku zakładamy hodowlę komórkową i po jej zakończeniu przygotowujemy preparaty. Ostatnim krokiem jest barwienie specyficznych miejsc dla chromosomu i obserwacja pod mikroskopem, która wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Jest to najdłuższa część pracy diagnostyka, a czas spędzony przy mikroskopie można liczyć wraz z litrami wypitej kawy. Zdecydowanie. Niemniej jednak, to dzięki cytogenetyce możemy wykrywać wiele nieprawidłowości, których nie da się zbadać innym narzędziem. Mamy nadzieję, że badania cytogenetyczne staną się bardziej powszechnym narzędziem diagnostycznym. Jest to obszar, w którym chcemy się rozwijać, bo kto jak nie my? Chciałbyśmy serdecznie podziękować pani profesor Monice Bugno-Paniewierskiej za użyczenie laboratorium do nagrań oraz pani magister Barbarze Ki za wszelkie rady. I za pomoc w realizacji tego filmu. Dziękujemy również naszemu montażyście Ryszardowi Szoslerowi za zmontowanie tego filmu. Dzięki Kamila. Dzięki Wika.